Najmądrzejsza rzecz, jaką słyszałeś od swoich producentów? Nie wiem, czy mówią mądre rzeczy. Koncert, który uważasz do tej pory za swój najlepszy w karierze? Hip-hop Płock Festival. Częściej odwracałeś się za dziewczynami we Francji, czy częściej odwracasz się w Polsce? Nie widzę różnicy. Zdarza ci się zmienić zdanie w trakcie dyskusji? Komuś się udaje ciebie przekonać? Tak, zdarzają się takie rzeczy. Czym dla ciebie jest getto? Getto to jest jakby miasto w mieście. To jest coś, co jest odizolowane od każdej jakby formy życia, które jest poza tym gettem, że nie wiem, nie masz jakby, wiesz, nie masz tylu możliwości, co ludzie mieszkający gdzieś indziej, niestety. Zdarza ci się myśleć po francusku, a nie po polsku? Tak, bardzo często mi się to zdarza i niestety muszę sobie tłumaczyć coś z francuskiego na polski często. Wspomnienie, którego się chwytasz, jak jest ci źle? Nie wiem, staram się nie myśleć jeszcze bardziej dołująco, jeżeli jest mi źle. Wyobrażasz sobie siebie w wojsku? Tak. Wódka. Popijasz, zagryzasz czy solo? Nie piję. To w takim razie nie powiesz mi, co najbardziej lubisz w smaku Jacka Danielsa, ale możesz powiedzieć, co najbardziej lubiłeś. Wiesz co, to nie jest tak, że nie piję alkoholu, po prostu wódki staram się nie pić, bo nie toleruję wódki. Odpierdala mi w głowie po prostu po wódce, ale co najbardziej lubię w smaku Jacka Danielsa? Najbardziej lubię miodowy Jack Daniels. Okej. Okay. Cecha winiego, o której ludzie nie wiedzą. Łatwopalność. Najlepszy klip 2019 roku to... Najlepszy klip 2019 roku, jakiś... A, SCH, RAC. Okej. Okay. Gdzie paliłeś najlepszą trawkę w życiu? No, nie wiem, czy mnie nie przymknął, jak powiem. U siebie w domu. Okej. Okay. Czy nie bałeś się, że w związku z tym, co mówisz w utworach, możesz mieć problemy, zwłaszcza w realiach, gdzie tak łatwo o pomówienie? Nie. Czy zagrałbyś w filmie porno? Kurczę, powiem ci, że ciężkie pytanie. Jeżeli to był jakiś film puszczany na małą skalę i za dobry hajs, to pewnie bym zagrał. Okej. Okay. Sportowiec roku 2019 w Polsce, twoim zdaniem? Wiesz co, nie śledzę za bardzo sportu, tym bardziej w Polsce, nie wiem. Okay. Nie mam pojęcia. Ale to, czy Mbappé przerośnie Messiego, tak. To mi... Tak, już nawet nie zdążyłem... Mbappé przerośnie Messiego, oczywiście. Okej. Okay. Wiesz, kim jest Louis Define? Nie. Okej. Okay. I czy masz jakieś postanowienie noworoczne, co do którego jesteś pewien, że uda się go dotrzymać? Na pewno wydać więcej muzyki i zarobić więcej pieniędzy. Okej. Okay. Dziękuję. Dzięki.